Dzień dobry, witam klasę siódmą na lekcji fizyki pod tytułem Prawo Archimedesa – Siła wyboru. Na rysunku widzicie właśnie pana Archimedesa, który odkrył siłę wyboru podczas kąpieli i krzyknął wtedy słynne Eureka. Podczas tej lekcji dowiecie się, jaka siła działa na ciała zanurzone w cieczy, w jaki sposób można zmierzyć siłę wyporu, od czego zależy siła wyporu, jaki jest wzór na siłę wyporu, jaka jest jednostka siły wyporu oraz jak brzmi prawo Archimedesa. Zaczynamy od doświadczenia, czy na zanurzone w cieczy ciała działa siła. I to doświadczenie może trudno jest wykonać w warunkach domowych, chyba że ktoś ma siłomierz, może spróbować i różne kostki. W każdym razie ja to doświadczenie już wcześniej wykonywałam i mogę Wam zagwarantować, że wychodzi ono właśnie dokładnie tak, jak przedstawiłam to na zamieszczonych rysunkach. O co chodzi? Mamy klocki, klocek z aluminium, klocek z ołowiu, klocek z mosiądzu i klocek z aluminium wieszamy na siłomierzu i tą część doświadczenia już dobrze znacie, bo robiliśmy to przy okazji siły ciężkości. Okazuje się, że siłomierz właśnie zaczyna wskazywać nam ciężar tego klocka, czyli siłę ciężkości, która na ten nasz klocek działa. Czyli w tym przypadku ta siła to 0,9 N. Tak, pamiętamy, że ta siła ciężkości zależy od masy oraz od przyspieszenia grawitacyjnego. Przyspieszenie grawitacyjne jest stałe. No i ten klocek ma swoją masę. Kiedy pomnożymy tą masę razy przyspieszenie grawitacyjne, otrzymamy właśnie 0,9 N. Ale zobaczcie, bierzemy ten sam siłomierz i ten sam klocek i wkładamy go do wody. Okazuje się, że siłomierz zaczyna wskazywać nam inną wartość. W tym przypadku 0,5 N. I teraz zobaczcie, czy ta siła ciężkości mogła się zmienić? Nie mogła się zmienić, bo masa klocka jest taka sama, przyspieszenie grawitacyjne też jest takie same, więc musiało się stać tutaj coś innego. Musiała zadziałać jakaś druga siła, tak, żeby ten siłomierz mógł pokazać siłę wypadkową tych dwóch sił. Dokładnie Wam to opowiem jeszcze na kolejnym slajdzie. Tutaj robimy to samo, z tym, że używamy klocka z ołowiu. Wiemy, że ołów ma bardzo dużą gęstość, czyli taka sama objętość klocka będzie miała dużo większą masę. A jeśli będzie miała dużo większą masę, to będzie miała również dużo większy ciężar wskazywany przez nasz siłomierz. W tym przypadku jest to 3,6 N. I znów ten sam siłomierz, ten sam klocek zanurzamy w wodzie. Okazuje się, że siła znów jest mniejsza, czyli 3,2 N wynosi. To samo robimy z klockiem mosiężnym. Przed zanurzeniem ciężar tego klocka to 2,8 N, natomiast po zanurzeniu 2,4 N. I teraz zagadka dla Was. Zastanówcie się, co jest wspólnego w tych wszystkich wskazaniach siłomierza. Pomyślcie chwilkę, ja podczas tego przeczytam Wam obserwacje i tu też jest podpowiedź w tych obserwacjach. Zobaczcie, podczas zanurzania w wodzie zawieszonych na siłomierzu klocków, których masy były różne, ale objętości takie same, wskazówka siłomierza podnosiła się o taką samą wartość. Zobaczcie, czyli przed zanurzeniem klocka aluminiowego było 0,9 N, a po zanurzeniu 0,5 N. Kiedy odejmiemy 0,5 od 0,9, to otrzymujemy 0,4 N. O tyle podniosła się nasza wskazówka. Tak samo tutaj. Przed zanurzeniem klocka wykonanego z mosiądzu mieliśmy 2,8 N, a po jego zanurzeniu 2,4 N, czyli nasza wskazówka znów podniosła się o 0,4 N. I tak samo w przypadku ołowiu, czyli przed zanurzeniem 3,6 N, po zanurzeniu 3,2 N, czyli nasza wskazówka znów podniosła się o 0,4 N. I właśnie to 0,4 N to jest w tym przypadku wartość naszej siły wyporu, czyli tej siły,
która działa na zanurzone w cieczy ciało i próbuje to ciało wypchnąć do góry. Im większa siła, tym to wypychanie jest bardziej widoczne, ale o tym jeszcze powiem Wam kiedy indziej. Na razie mamy nasz wniosek, czyli na ciała zanurzone w cieczy działa siła wyporu, której wartość nie zależy od ich masy, ponieważ masy tych klocków były różne, a wartość siły wyporu ciągle wynosiła 0,4 N, ale zależy od ich objętości, czyli objętości były takie same i siła wyporu też była taka sama. Tutaj jeszcze dopisałam Wam, że jeśli te ciała nie są zanurzone całkowicie, to wartość tej siły wyporu zależy od objętości ich zanurzonej części. Czyli jeśli ten klocek nie byłby zanurzony całkowicie, tylko na przykład do połowy, to wtedy wartość tej siły wyporu zmniejszyłaby się. A dlaczego, to o tym Wam powiem jeszcze za chwilę. Tutaj chciałam Wam rozrysować to, o czym wspominałam wcześniej, czyli dlaczego różnice wskazań siłomierza przed i po zanurzeniu klocka to właśnie wartość naszej siły wyporu. Dlatego, że siłomierz wskazuje siłę wypadkową. Czyli jeśli wieszamy na nim klocek, to siła ciężkości działająca na ten klocek jest jedyną siłą, która na ten klocek działa, dlatego siła wypadkowa jest jej równa i siłomierz wskazuje 0,9 N. Natomiast jeśli ten klocek wkładamy do wody, to pojawia się nam druga siła. Zobaczcie, siła ciężkości jest taka sama, nie mogła się zmienić, ale pojawia się ta nasza siła wyporu, która w tym przypadku wynosi 0,4 N. Pamiętamy o sile wypadkowej, już uczyliście się, ale jeszcze szybko Wam przypomnę, że aby obliczyć siłę wypadkową dwóch sił, których kierunek jest taki sam, ale zwroty są przeciwne, to należy te siły od siebie odjąć. I jeśli odejmujemy 0,9 N, odjąć 0,4 N, to otrzymujemy właśnie 0,5 N, czyli tą wartość siły wskazywaną przez nasz siłomierz. I jeszcze jedno szybkie doświadczenie, które nam pokazuje, czy wartość siły wyporu zależy od gęstości cieczy. Do tego doświadczenia jeszcze wrócimy podczas następnej lekcji, kiedy będziemy mówić o warunkach pływania ciał. Natomiast tutaj tak bardzo szybko, rysunki może nie są najpiękniejsze, aczkolwiek chciałam, żebyście tylko mogli zobaczyć. Możecie doświadczenie wykonać w domu. Potrzebne jest tylko jajko, woda, sól, jakieś naczynie, na przykład szklanka, więc myślę, że każdy takie rzeczy w domu ma. Zobaczcie, chodzi o to, że do jednej szklanki nalewamy wodę zwykłą, bez soli, a do drugiej nalewamy wodę i ją solimy. Kiedy solimy, wtedy powodujemy, że gęstość tej naszej cieczy rośnie. I okazuje się, że jajko wrzucone do wody, w której nie było soli, czyli do wody o małej gęstości, tonie w tej wodzie. Natomiast jajko, które jest wrzucone do słonej wody, czyli do takiej wody, której gęstość jest duża, unosi się na jej powierzchni. Czyli jeśli gęstość cieczy była duża, bo w wodzie była sól, to wtedy siła wyporu była na tyle duża, że była w stanie to jajko wypchnąć w górę. O tym, tak jak powiedziałam, jeszcze będziemy podczas kolejnej lekcji mówić dokładnie. Natomiast tutaj jest nam potrzebny tylko taki wniosek, że im większa jest gęstość cieczy, tym większa siła wyporu działa na zanurzone w niej ciało. I mamy naszą siłę wyporu. Siłę wyporu oznaczamy symbolem FW. F, pamiętacie, tak ogólnie zaznacza się każdą siłę, a mały indeks W mówi nam właśnie o tym, że chodzi tutaj o siłę wyporu. I w poprzednich doświadczeniach doszliśmy do wniosku, że na pewno ta siła wyporu musi zależeć od gęstości cieczy. Im większa gęstość cieczy, tym większa siła wyporu. Oraz zależy od objętości zanurzonej części ciała. Czyli im większa objętość zanurzonego ciała, tym większa siła wyporu działa. Ale tutaj w nawiasie zapisałam jeszcze jedną rzecz, że ta objętość zanurzonej części ciała to jest to samo, co objętość wypartej cieczy. I to często sprawia uczniom problemy. O co chodzi z tą wypartą cieczą? To najlepiej sobie wyobrazić w ten sposób, że jeśli mamy naczynie wypełnione po brzegi cieczą i włożymy do tego naczynia na przykład kostkę, której objętość wynosi 1 cm3, to okazuje się wtedy,
że z tego naczynia ciecz zaczyna nam się wylewać. I wyleje się nam właśnie dokładnie 1 cm sześcienny tej cieczy, która w naczyniu się znajdowała. Czyli ta wyparta ciecz to jest ta ciecz, która wylałaby się, gdyby naczynie było wypełnione po brzegi i gdybyśmy włożyli do niej dany przedmiot. Czyli to jest to samo, bo jeśli włożymy na przykład 10 cm sześciennych, ciało, które ma taką objętość, to wyleje się nam 10 cm sześciennych cieczy. Jeśli włożymy ciało, które ma 100 cm sześciennych objętości, to wyleje się 100 cm sześciennych cieczy i tak dalej. Czyli ta objętość zanurzonej części ciała jest równa objętości wypartej cieczy. I przechodzimy do wzoru. Na razie tylko wzór i jednostka, a zadania będziemy rozwiązywać za jakiś czas, więc warto ten wzór już sobie zapamiętać i zrozumieć. A na zadania czas jeszcze przyjdzie. Czyli tak, jeśli chcemy obliczyć siłę wyporu, czyli nasze FW, to potrzebna nam jest gęstość cieczy. Pamiętacie już, że gęstość oznaczamy literką D, a ta mała literka C właśnie nam mówi, że chodzi o ciecz. Czyli nie zależy od gęstości ciała, tylko od gęstości cieczy. To też warto sobie zapamiętać, żeby to później się nam nie myliło. Bo gęstość tych kostek, które wieszaliśmy w pierwszym doświadczeniu, była różna, a ta siła wyporu ciągle była taka sama, czyli nie od gęstości ciała, tylko od gęstości cieczy. Siła wyporu zależy również od objętości zanurzonej części ciała. Jeśli jest zanurzone całkowicie, no to można powiedzieć ogólnie, że od objętości ciała, a co za tym idzie od objętości wypartej cieczy. I zależy również od przyspieszenia grawitacyjnego, które pamiętamy, że jest stałe i na Ziemi w zaokrągleniu zawsze wynosi 10 N na kilogram. Mówiliśmy też ostatnio, że można podawać je w metrach na sekundę kwadrat, ale akurat w tym wzorze lepiej przyjąć newton na kilogram, ponieważ wtedy ładnie się nam skrócą jednostki. Czyli, aby obliczyć siłę wyporu, trzeba te wielkości wszystkie przez siebie przemnożyć. Jednostką siły wyporu, ponieważ jest to siła, no to jej jednostką musi być newton, to już wiecie. Ale jeszcze sprawdźmy, czy wszystko pasuje, czy na pewno tak się dzieje. Zobaczcie, jednostką gęstości jest kilogram na metr sześcienny. Jednostką objętości jest metr sześcienny. Jednostką przyspieszenia grawitacyjnego jest newton podzielony przez kilogram. I zobaczcie, jak wszystko ładnie się skraca. Metr sześcienny skraca się z metrem sześciennym, kilogram skraca się z kilogramem i pozostaje nam tylko newton, czyli wszystko pasuje. I czas na najważniejszą część, czyli na podsumowanie tego wszystkiego, na prawo Archimedesa. Jest ono bardzo ważne, trzeba je bezwzględnie pamiętać i ono mówi o tym, że na każde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie działa siła wyporu, która jest skierowana w górę i równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy lub gazu. O tych gazach jeszcze Wam nie powiedziałam, bo planuję Wam powiedzieć o tym dokładniej podczas lekcji o pływaniu ciał, czyli podczas następnej lekcji. W każdym razie możecie sobie wyobrazić, że jeśli na przykład balon wypełniony jest helem albo ciepłym powietrzem, to on wtedy unosi się w górę, w powietrzu, tak jakby w nim pływał. Czyli też można powiedzieć, że w gazie ta siła wyporu może działać. Ale tak jak powiedziałam, o tym jeszcze Wam powiem dokładniej na następnej lekcji. Czyli zobaczcie, jeśli ciało jest zanurzone w tej cieczy lub w gazie, to działa siła wyporu, czyli prawo Archimedesa zawsze z siłą wyporu kojarzymy. Pamiętamy, że siła wyporu jest skierowana w górę, no bo te pływające ciała zawsze w górę są wypychane. I równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy. Tutaj chodzi o to, o objętości wypartej cieczy Wam już mówiłam. Czyli jeśli na przykład wyleje się nam 1 cm sześcienny wody, nalejemy ją do woreczka, przyczepimy do siłomierza, sprawdzimy, jaki ciężar pokazuje nam siłomierz, to wtedy to jest właśnie ciężar tej wypartej cieczy. I właśnie to wszystko w ten sposób pasuje, zgadza się, że jeśli zmierzymy ciężar tej wypartej cieczy, to nawet bez wzoru na tą siłę wyporu jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeśli ciężar tej cieczy, która się wylała, wynosi na przykład 10 N, to właśnie dokładnie tyle wynosiła siła wyporu, czyli 10 N.
Czyli to taki szybszy sposób bez liczenia na to, żeby podać, jaka jest wartość tej siły wyporu działającej na ciało. Dobrze, lekcję mamy zakończoną. Czas na podsumowanie. Jaka siła działa na ciała zanurzone w cieczy? To chyba każdy jest w stanie już powiedzieć, że jest to siła wyporu. W jaki sposób można zmierzyć siłę wyporu? Należy zawiesić na siłomierzu ciało, zmierzyć jego ciężar, następnie włożyć to samo ciało do wody, odczytać znów wskazanie siłomierza i siła wyporu to jest różnica pomiędzy tymi dwoma wskazaniami siłomierza. To jest to, co podczas pierwszego doświadczenia Wam pokazywałam. Od czego zależy siła wyporu? Siła wyporu zależy od gęstości cieczy oraz od objętości zanurzonej części ciała, albo inaczej od objętości wypartej cieczy. Od czego zależy, to już mówiłam, jaki jest wzór na siłę wyporu? Wzór na siłę wyporu to siła wyporu, czyli FW, to się równa DC, czyli gęstość cieczy, razy VC, czyli objętość wypartej cieczy, albo inaczej objętość zanurzonej części ciała, razy G, czyli przyspieszenie grawitacyjne. Jaka jest jednostka siły wyporu? Taka sama jak każdej innej siły, czyli Newton. I jak brzmi prawo Archimedesa? Brzmi ono tak, że na każde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie działa siła wyporu, która jest skierowana w górę i równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy lub gazu. Mam nadzieję, że siła wyporu i prawo Archimedesa już nie stanowi dla Was zagadki, że jest zrozumiałe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.